Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym Co ja czytam przedstawiam Wam Głębię, napór Marcina Podlewskiego, trzeci tom z cyklu Głębia. Zazwyczaj jest tak, że do każdej kolejnej książki z serii, która mnie wciągnęła, podchodzę z obawą. Bo boję się, że nie będzie taka sama jak poprzednia. A im bardziej książka mnie wciągnęła, z tym większą obawą podchodzę do kolejnej części. Drugi tom cyklu Głębi postawił poprzeczkę bardzo wysoko. A trzeci totalnie zniszczył moją skalę. Już po pierwszych kilkunastu stronach wiedziałam, że ta część będzie dobra. Po przeczytaniu książki stwierdzam, że jest świetna. Ale konkrety. Książka składa się z trzech głównych części. W pierwszej skupiamy się przede wszystkim na naszym ulubionym skokowcu, czyli wstążce. W drugiej przede wszystkim mamy działania wojenne, a trzecia łączy nam to wszystko w zgrabną całość. Przy czym miesza co nieco i dodaje nam nowe niespodziewane wątki, bo jedyne czego możecie się spodziewać w wypalonej galaktyce to to, że wydarzy się coś niespodziewanego. Nie chcę spoilerować. Jeżeli nie czytaliście jeszcze cyklu Głębia, to zapraszam Was do obejrzenia pierwszego i drugiego tomu, recenzji pierwszego i drugiego tomu. Jak zwykle gdzieś to tu wyskoczy. A żeby Wam nie spoilerować, to odbiegając od głównej fabuły, powiem Wam, co najbardziej mnie w tej części kupiło. Po pierwsze, pierwsza część książki, która dzieje się na skokowcu wstążka i która przeplata nam bieżącą fabułę z dość daleką retrospekcją, jeszcze sprzed czasów plagi, i kroczek po kroczku nam pewne kwestie wyjaśnia. Najlepsze dla mnie było to, że przez cały ten rozdział balansujemy na granicy zrozumienia. Znacie ten moment, kiedy w książce jest bardzo dużo niewiadomych i w pewnym momencie zaczyna się wszystko wyjaśniać. I wy... Ten moment, kiedy wy już rozumiecie, o co tak naprawdę chodzi i że czujecie, że coś zrozumieliście. I tak jest przez cały rozdział, bo coś rozumiemy, ale po chwili się wycofujemy i znowu coś rozumiemy. No cudne uczucie. Wiecie, jest to ten moment fabularnego spełnienia. I ten moment, zanim wybrzmi do końca, trwa tu przez cały rozdział. Przy okazji pojawia nam się nowy bohater, który jest dosyć psychopatyczny, lekko mówiąc, co dodaje nam jeszcze takiej pikanterii. Druga rzecz, która mnie zadziwia w tym cyklu, to to, że po tylu zapisanych stronach książki są takie grube, a ta jest cieńsza, druga jest dwa razy grubsza. Po tylu zapisanych stronach ja się wciąż nie nudzę. Często jest tak, że nieważne jak dobra jest książka, jeżeli jest długa, jeżeli jest gruba, to zdarzają się takie momenty przestoju, że czytamy je, że fabuła tak siada i w tej części tego nie ma. W tej części ja tego nie doświadczyłam. W tej części znowu mamy kilku bohaterów, których autor pozwala nam poznać nieco głębiej. I pomijając fakt, że tych bohaterów jak na taką space operę nie jest tam zbyt wielu, to naprawdę możemy ich wszystkich fajnie, głęboko poznać. Akcja cały czas się rozwija, pojawiają się nowe strony w konflikcie galaktycznym. I też super jest to, że niektórzy bohaterowie, którzy w tej książce są od początku, pod koniec trzeciej części znajdują się w takim miejscu i w takich układach, że w życiu byśmy ich o to nie podejrzewali, w życiu byśmy nie pomyśleli nawet, że takie miszmasze mogą się zdarzyć. I jak popatrzę sobie na to, jak to się wszystko zaczęło, to tak mówię, kurde, no gra o tron. Dlatego polecam Wam bardzo zapoznać się z cyklem Głębia. Każdy kolejny tom, jak dla mnie, jest lepszy. Czuję, że autor się rozwija z tomu na tom i będzie jeszcze jeden. I ja się cieszę, pomimo tego, no rzadko mi się zdarza cieszyć się na kolejny grubaśny tom. Zazwyczaj przy drugim, przy trzecim albo czwartym już mi się nie chce, bo fabuła zaczyna siadać i to wszystko się tak powoli toczy. A tutaj ja jestem tak ciekawa, co się zdarzy, że jak dla mnie, ja znalazłam dla siebie następcę Pana Lodowego Ogrodu i tematyka jest zupełnie inna. Zupełnie. Ale naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się, jak ta książka jest zrobiona. Przy czym musicie lubić te klimaty. Ale nie do końca, bo jak już wielokrotnie powtarzałam, jest to space opera dla ludzi, którzy na co dzień space opery nie czytają.
Nie wiem, czego by się tu przyczepić. Gratuluję Marcinowi Podlewskiemu. Kupuje mnie totalnie tymi książkami i czekam na kolejną część. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.